Witam Was bardzo serdecznie. Na imię mam Zbyszek, jestem alkoholikiem. Słoneczko już wysoko. Próbuję przebić się przez te drzewka. Ładny jesienny dzień. Czy mam pasję, jak zacząłem trzeźwieć? Tak, dużo mi przybyło pasji. Jedną pasję miałem, którą tylko rozwijałem później, jak zacząłem trzeźwić, to były narty. Uwielbiałem narty. Jeżdżałem w góry i jakoś mi się udawało przez lata, nawet pijąc, nie zmarnować wyjazdu narciarskiego, nie? Ale ostatni mój ciąg to właśnie wyjazd na narty, gdzie nie udało mi się skontrolować. I zamiast jeździć na nartach, piłem parę dni. I tam mnie nie miał kto otruć. I to był ten mój ostatni ciąg, gdzie się bardzo przestraszyłem. Już nie miałem sił. I coś z tym zrobić. Kolega mnie przywiózł. Do domu zawiązał w pasy. Tu mnie otruli na miejscu. I od tamtego czasu zacząłem już szukać pomocy powoli. To był ten ostatni ciąg. 20 parę lat temu. Jak zacząłem trzeźwieć, zacząłem się uczyć. Chodzić po górach. Pierwsza pasja moja się zaczęła tworzyć. Mój nauczyciel od jogi mieszkał w chatce w górach i uczył mnie chodzić po górach. I ty, dzięki temu zrobiła się moja druga pasja. Uwielbiam łazić po górach. Ze względu na zdrowie przez parę lat nie byłem w górach, w swoich Bieszczadach ukochanych. W Tatry też lubiłem chodzić, wysokie Tatry. No ale liczę, że we wrześniu już się mówiłem z przyjaciółmi, że uda mi się już pójść pierwszy raz. Będzie to po 5 latach, kurczę, mojej pasji. W październiku w Bieszczady jeździłem systematycznie, od kiedy wytrzeźwiałem co roku. W Bieszczady uwielbiałem to chodzenie. Noszę rower, też od paru lat nie jeżdżę, ale już się przygotowuję od wiosny ruszyć na rower. Było bieganie, sportu dużo, nie? I bardzo to uwielbiałem i to po trzeźwemu zacząłem rozwijać. Jak piłem, po prostu nie lubiłem wysiłku, lubiłem wygodne, poza jednymi nartami, gdzie to lubiłem. Choć zawsze musiała być kolejka i tak dalej. Później jak wytrzeźwiałem, nawet potrafiłem pieszo pójść na Goryczkową i chodzić, nie? Czy się złoszczę? O tak, złoszczę się bardzo często, jak nie jest po mojej myśli. Ale na dzień dzisiejszy są krótkie chwile mocnego wzlotu, złości i sobie z nimi radzę. Jak jest moja duchowość w porządku, ze mną jest wszystko w porządku, trwa to chwilę przemyślenia i schodzi ta złość. Nie? Nie ma już we mnie takich emocji trwałych, długich, złości. Raczej są to chwile krótkie, na którym mi się udaje coraz bardziej panować, coraz lepiej jest, nie? Ale wpadam w złość. Te chwile, pierwsze emocje. Nie jest to już tak często jak kiedyś, bo coraz bardziej akceptuję życie, coraz mniej oczekiwań. Ale jak często się zdarza, jak nie jest coś po mojej myśli, to wpadam w frustrację, w złości i się wściekam. Jak się dziś czuję? Bardzo fajnie. Stałem taki ranek też, taki fajny. Chodzenie po lesie. To jest to, co lubię. Dzisiaj idę na taki dłuższy spacer. Z moim pieskiem przygotowany na to. I pewnie obejdziemy kółeczko z 8-9 km. W moim ulubionym lesie. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. Najlepszego. Hej.